Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku serii Karpiowy Stan Umysłu. Tym razem zabieram Was na przepiękną, przecudowną żwirownię z mega silnymi karpiami i mega przede wszystkim pięknymi karpiami. Ta żwirownia z tego słynie, jest prowadzona przez wspaniałych ludzi. Ale co i jak dalej, to w dalszej części filmu Wam opowiem. W tej chwili, jak widzicie z tyłu, samochód już jest spakowany po sufit na tak zwany karpiowy Tetris. Przede mną 2,5 godziny jazdy, prawie 180 km, więc wsiadam do autka i ruszam. A Wy pamiętajcie, jeżeli Wam się film spodoba, subskrybujcie kanał mój, piszcie komentarze i dawajcie lajki. Oczywiście, jeżeli Wam się film spodoba. Lecimy! Wędki już wywiozłem, obóz rozbity, stoją ładnie wędeczki na podpórce, czekają oczywiście na jakieś fajne branie. Trochę trwało to, zanim się rozbiłem, zanim to wszystko porobiłem. Przyjechał do mnie tu Mario, który tutaj opiekuje się tą wodą, trochę porozmawialiśmy o tej wodzie, o tym, o jakich takich troszeczkę zaczerpnąłem takiej wiedzy od Maria. Jak te ryby tu bytują, mniej więcej jak one tutaj żerują. No bo powiem Wam, że to oprócz obserwacji wody, to też warto z ludźmi porozmawiać, jak na danej wodzie ryby się zachowują, gdzie pływają, jak żerują, co tu się dzieje. Ja nie mówię, że trzeba tak w 100% robić, jak ktoś mówi, ale warto po prostu taką wiedzę zaczerpnąć i ja zawsze, że tak powiem kolokwialnie w tej sytuacji, łasy jestem na takie informacje, bo dobrze jest od czegoś zacząć, zawsze troszeczkę nam jest łatwiej, tym bardziej, że przyjeżdżam tutaj z marszu, a nie, że za chwileczkę znowu przyjadę, więc będę sobie mógł tutaj ciągle coś, pewne rzeczy, które schrzanie poprawić. I przyznaję się do tego i uważam, że to nie jest jakiś wstyd, że jeżeli porozmawiamy nad wodą z kimś, ktoś nam coś powie, opowie o tej jakiejś danej wodzie, łatwiej nam po prostu będzie łowić. Co mówię, powtarzam raz jeszcze, wcale nie musimy się upierać przy tym, co nam ktoś podpowiedział. Warto po prostu troszeczkę głową ruszyć, troszeczkę może rzeczy wykonywać trochę niestandardowe. Aczkolwiek na pierwszą noc dzisiaj, na pierwszy ten zrobiłem sobie tak, że po prostu postawiłem, bo tutaj jest tak, że w ogóle to dno na tej żwirowni jest strasznie, ale to strasznie poryte. To, co spróbuję nagrać na Echosondzie, to co widziałem i Wam tu pokażę, naprawdę to wygląda ekstremalnie, gdzie po prostu dno spada na łeb, na szyję, jak to na takich żwirowniach, tak? Leci na 7-8 metrów, 6, potem za chwileczkę pikuje do góry, po czym potrafi uzyskać tam nawet chyba koło metra. Widać takie jakby ścieżki, nie? Po tych górkach, dosłownie. To jest górka, która ma, nie wiem, z metr, znowu leci. Ja generalnie obławiam brzeg. Łapałem kiedyś na tego typu żwirowniach, mocno pokopanych. I właśnie te brzegi jednak mimo wszystko one są najbardziej skuteczne, bo tutaj mówię, na tych górkach tu nie ma jakiejś roślinności, jakichś dziwnych rzeczy nie widziałem, aczkolwiek w dwóch japach łapię, gdzie od brzegu leci, po prostu leci brzeg, leci tak dosyć stromo, leci na 4,5-5 metrów i się wyrównuje i na tym zaraz załamaniu postawiłem sobie dwa zestawy, a jeden postawiłem sobie jakieś metr, 2 metry od trzcin. Tam jest 1,5 metra wody na tym spadzie i tam postawiłem sobie tą jeden zestaw, dwa tutaj i będę po prostu sobie patrzył, co się dzieje, czy coś się w ogóle dzieje. Tu mam jeszcze z boku taką fajną zatokę, ona się dosyć tak mocno wypłyca, więc co wie, czy na przykład czwartek jakiś jeden kij nie wyląduje sobie tu bokiem i zobaczymy, co się będzie działo. Generalnie pływając pontonem z echosondą jest pierdylion miejsc, gdzie każdy bym zestaw gdzieś postawił, więc będę kombinował. Nie będzie brań tam, będę gdzie indziej szukał, po prostu będę tych ryb szukał. Mam 3 wędki, jest co robić, także kurczę, jest piękna pogoda, jest super, trzeba kombinować. Jak to w karpiarstwie.
Ejko, no po czymś tu trzy, jak cholera. Jest czekona pancia Stanisława. Świta już. Ale jakie tłuste, jakie grube te karpicha. Dobra, jest. Akurat mi się trafił czyściutki golec bez łusek. Jest ryba. Mamy karpia. Zobaczcie, jaka czysta woda. Piękny grubasek, króciutki. Widać, że te ryby są tutaj tłuściutkie. Płyniemy do brzegu. Kurde, powiem wam, jest poranek. Jestem przeszczęśliwy. Poranny budzik. Jeszcze słońce nie wstało, już robiła się szarówka. Potężny odjazd na kiju. Patrzcie na tą rybę. Zobaczcie, jakie to są spasione, fajne bobachy. Zobaczcie, to piękne zwierzę. 17 kilo. Ja normalnie nie wierzyłem to, co widziałem na wadze. One muszą chyba, kurde, tutaj ołów jeść. To jest coś niesamowitego. Nie dawałem tej ryby więcej jak 14 kg. No kurde. Naprawdę jestem przeszczęśliwy. No przepiękne zwierzę. Przecudowna ryba. Coś niesamowitego. Właśnie płynę sobie szukać kolejnych jeszcze jakichś miejscówek. Przy okazji wam pokażę, jak wygląda to dno. I naprawdę bardzo mocno się zdziwicie, że... Znaczy pewnie niektórzy z was nie, bo byliście na jakichś różnych żwirowniach, ale ta żwirownia jest tutaj naprawdę wyjątkowa, jeżeli chodzi o nierówność terenu. Patrzcie na to. Już jeszcze pachnęło na 3 metrach. Spada. Wszystko twarde. Fajna półka tutaj. Bardzo ciekawa. Kolejna półka. No, 9-7 metra i cyk, taki grzbiet, który znowu spada. Znowu fajna półka. Co ciekawa. Dołek i znowu do góry. I non stop tak, non stop. Kolejny strzał, znowu z tej samej miejscówki, tam ryby po prostu są na totalnym braniu. Ale to chyba nic dużego. Nie. Jest ryba, ale to jest bączek jakiś. Już jest przy powierzchni, zobaczcie. Mała rybka. Mały bzdunczyk. Bardziej to mi na karasia wygląda niż... To jest chyba karaś w ogóle, taki jebitny.
Nie, karp. Karaś, karp? Kurwa, nie wiem. Nie, karp, wąsy ma. O kurde, jaki dupek mały frunzel. Dobra, wyciągamy go, raz, dwa. Mały kuncfocik. Wypuszczamy go. Chodź, chodź, chodź. Odpływaj. Niesamowita burza przechodzi tam. Tutaj jestem dosłownie tylko dotykany. Zobaczcie, tu jest jasno. Jestem na pograniczu, mam dokonać do tego fuksa. Deszcz spada, ale zobaczcie tam, co się dzieje. To jest po prostu masakra. Przejeżdżając tutaj na żwirownię, zadałem sobie takie pytanie, czego bym chciał użyć tutaj do nęcenia, czym bym chciał łowić. Pomyślałem sobie tak, przede wszystkim jest lato, jest naprawdę ciepło, więc zabiorę ze sobą gruby aler Best 17 mm i zabiorę ze sobą dużą ilość alera Apexa, który jest bardzo tłusty. Jest wysokobiałkowy, a o tej porze roku, kiedy już jest naprawdę ciepła woda, ryby bardzo chętnie będą to zjadały i przede wszystkim będą się tym zapychały, bo one będą miały szybką przemianę materii, a Apex, który jest tłusty, wysokobiałkowy, będzie po prostu szybciej lokalizowany przez te ryby. Do tego oczywiście Aler 90, z tego względu, że tak jak już mówiłem Wam na wcześniejszych filmach, na live'ach i tak dalej, skoro od kilkunastu lat łapię nęce alerem, i te ryby naprawdę wchodzą w zanętę i naprawdę pięknie lokalizują to, to i takie kule będą lokalizować. Ale do tego też używam super kryla z Dreambite'a, te kule są tak samo fajne. I taką mieszankę tych kul robię, do tego tygrys, orzech tygrysi, który uważam, że to jest naprawdę król ziaren, jeżeli chodzi o karpie. Plus do tego dowałem spore wiadro pszenicy z łubinem, bo myślę, że to też jest fajny temat. Trochę Dawid mi tu mówił, że wiesz, tu są duże leszcze, mogą to ziarno wchodzić i tak dalej. Ale nie, przyjąłem taką taktykę i zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało i czy te ryby będą chętne współpracować na takiej zanęcie, czy nie. Ta kompilacja tej zanęty, którą będę stosował, ona w zupełności wystarczy. Teraz tylko jest kwestia tego, żebym dobrze zlokalizował ryby, że miejscówki, które sobie założyłem, będą strzałem w dziesiątkę, bo tutaj już nie chodzi o to, czy te kulki są takie, czy owakie, bo mówię, najważniejsze jest zawsze przede wszystkim miejscówka, dobrze skonstruowany przypłon, ostry hak, fajna prezentacja przynęty i dopiero potem skupiam się na zanęcie. Mamy rybę. To w dzień. O, tam poszła. Mam nadzieję, że siedzi. Dzielnie silne. No Dawid, powiem Ci, że miałeś rację. Te ryby tu są naprawdę piekielnie silne. Zobaczcie, jak wyciąga. Dobra, jeszcze chciał uciec, mam cię, jest, jest.
druga doba zasiadki. Cały dzień się nic nie działo. Przychodziły tędy burze, widzieliście. Deszcz padał. Generalnie coś działo się w powietrzu, ale nie na wędkarsko. Zestawy z powrotem na wieczór wywiozłem. Tutaj położyłem Woftersa Super Clear 20. No i mam, kurde, kolejną piękną 17. Jakże cudownej wody, jaką jest ta żwirownia. I co jest najśmieszniejsze, kolejny golas. Łapcie ten kart, zobaczcie, jaka piękna ryba. Zobaczcie, jaka cudowna. A to jest kolejny golas na tej wodzie, gdzie naprawdę podobno tutaj żyją przecudowne, jak wam już mówiłem, lampasy i lustrzaki. No ale nic, mi na razie jest dane łapać przecudowne, ciemne, piękne lustrzenie, golasy. Kurczę, no daj się pokazać. Jeszcze raz, bo trzeba wywieźć zestaw. Zobaczcie, tu ściocha. Patrzcie tą piękną rybę jeszcze raz. O kurde, masakra. Raz jeszcze, stawiam na super kryla Dreambite'a i go wywożę tam w tą miejscówkę, bo podczas live'a zresztą ludziom mówiłem, że widziałem, jak się kart tam spławił. No i mamy właśnie efekt w postaci ryby na kiju, na wędce, cokolwiek. Piękna ryba wraca do wody, cudowne, przepiękne zwierzę z żywiołowni. Zobaczcie, jak ta ryba, jak ona jest zdrowa. Zobaczcie, jak ta ryba jest zadbana, wykarmiona. Coś pięknego, niesamowitego. Żegnaj, przyjacielu. Niech płynie po jakiegoś większego byka, chociaż ja uważam, że dwie siedemnastki w ciągu 24 godzin to jest coś pięknego. To jest coś cudownego. Mój przyjacielu.
mamy branie. I co jest najlepsze? Branie było uwiecznione na kamerze. Zobacz jakie to jest wypłycenie, to jest głębina i zobacz jakie jest wypłycenie, jaki idzie ten, jaki grzbiet. O, spadła, kurka wodna, no szkoda, by to szlak trafił. No nic, i tak też się zdarza, akurat jak kamera nagrywała.